Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to tak naprawdę zapowiedź, której sam się nie spodziewałem, ale jednak coś takiego powstaje. Nagrywam ją, przed chwilą się tak naprawdę dowiedziałem, więc tak jak mówię, nagrywam dość, można powiedzieć, na gorąco, bo jednak będziemy grać na S40, czyli troszeczkę inna wersja wydarzeń niż to, co mówiłem w ostatnim filmie, tam nie pamiętam, chyba we wtorek. Okazało się, że będziemy grać na S40, od razu tutaj zaznaczam, że nie będę robił żadnej gildii, bo szczerze mówiąc nie mam na to czasu, nawet nie wiem, jak wyjdzie z materiałami w ten weekend, bo wiadomo, że starty serwerów są najbardziej emocjonujące i ludzie najchętniej oglądają, no ale nawet nie wiem, jak z tym wyjdzie, dlatego że w weekend mnie praktycznie nie będzie w domu. Może w piątek, czyli jutro, zrobimy około godziny 18. Taki mam plan, przynajmniej na razie, zrobić jakiegoś live'ika, więc na to się możecie przede wszystkim przygotować, że jutro około godziny 18 na Twitchu, link będziecie mieć w przypiętym komentarzu w opisie, będzie prawdopodobnie live'ik mniej więcej ze startu serwera. I tak naprawdę najciekawsza rzecz, którą mam wam do przekazania, to będę miał swój własny kod twórcy, który możecie znać z W50, tam bodajże na W51 ktoś miał kod twórcy, który będzie wam dawał nagrody. Jakie to będą nagrody, to zaraz przejdę, jak go użyć, pokażę wam wszystko i zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób go użyło. Szczerze mówiąc, nie mam nic z tego, żadnych tam, powiedzmy, materialnych nie wiem, korzyści czy coś takiego, ale spoko będzie pokazać, że jednak ta społeczność jest dość duża i że ten kodzik zostanie użyty przez naprawdę dużą ilość osób. Więc nawet jeżeli nie planujecie tam grać, a na przykład będziecie zakładać konto z pierwszym levelem do przeglądania topki albo coś takiego, to może możecie sobie tego kodziku użyć, ale do tego zaraz przejdę. Więc tak jak mówię, zaczynamy na S40 i jeszcze nie zdradzę, jaką klasą, niech to będzie tajemnica. Możecie się tylko domyślać po tym, co było na W50, ale generalnie, tak jak mówię, grać sobie będziemy. Wiąże się to też, będzie się wiązać z tym też to, że z któregoś konta na pewno zrezygnuję, bo nie dam rady aż tylu prowadzić, już niestety to jest dla mnie za dużo, zwłaszcza w okresie legendarnych lochów, gdzie nie mogę się skupić w 100% tak, jakbym chciał. Myślę, że nawet dwa konta odpadną w niedalekim czasie, aczkolwiek to jeszcze wam powiem, jeszcze nagram na ten temat osobny film, sam się muszę dobrze zastanowić, które konta odpadną i tak dalej, i tak dalej. Więc okej, jeżeli o to chodzi, to tak gramy, nie robię swojej gildii, będę dołączał gdzieś tam, zobaczę jeszcze gdzie, kto mnie zechce, no to sobie pogram w tamtej gildii. I co najważniejsze, jutro planuję, mam nadzieję, że mi wszystko wyjdzie około godziny 18, bo wcześniej nie będzie mnie w domu, właśnie odpalić live'ika ze startu tego serwera, więc zapraszam was na Twitcha. To są takie dwie, to są takie informacje, można powiedzieć, najważniejsze. Może wieczorem coś nagram, jeszcze jakieś podsumowanie dnia czy coś takiego, ale to nie obiecuję, mówię, że w ten weekend z kontentem będzie lipa, ale i tak możecie zostawić pod tym filmem kciuka w górę i subika z dzwoneczkiem, no bo wiadomo, mówiąc szczerze, no na pewno z tego serwera będą się odcinki pojawiać, więc żebyście nie przegapili, to tego subika zostawcie, kciuka w górę też, dlatego że postarałem się, szczerze mówiąc, ogarnąć dla was kod i właśnie to jest główny motyw tego odcinka. Kod twórcy, który daje wam, w tym momencie już wam mówię, co to dokładnie będzie, żeby nic się nie pomylić. Nie będzie niestety grzybów, bo wiem, że były grzyby na przykład na W50, teraz nie będzie, ale z tego co wiem, żaden kod nie daje grzybów, przynajmniej w Polsce. Więc kodzik będzie dawał takie coś jak, gdzie ja to mam, 200 klepsydr, to po pierwsze. Po drugie, będzie wam dawał gryfa na 2 tygodnie i będzie wam dawał nieśmiertelkę, więc można powiedzieć, że troszeczkę taki pakiet ten za dwie dyszki, tylko że ten pakiet za dwie dyszki daje grzybki, tutaj są klepsydry, chyba z tego pakietu za dwie dyszki nie ma klepsydr, tak mi się wydaje, chyba oni tam dają sami 100 na start, więc tak jak mówię, z tego kodziku dostajecie, jeszcze raz powtarzam, 200 klepsydr, gryfa na 2 tygodnie i poteczkę nieśmiertelkę. Kod to jest Neutral40, można się domyśleć na serwer 40 Polski, ale to zaraz wam pokażę, gdzie to wpisać i tak dalej, żeby każdy na pewno wiedział. Tak jak mówię, kody innych, bo wiem, że inne osoby też tam niektóre będą miały, nie mówię, że koniecznie w Polsce, tylko generalnie na nowych światach, bo tych światów wychodzi aż 4. Z tego co wiem, nagrody są takie same i w żadnym grzybków nie ma. Starałem się, żeby te grzyby były, nawet tam jakaś mała ilość, powiedzmy 40 z okazji 40 serwera, no ale nie, grzybków na ten moment przy okazji startu tych światów nie dają, może na jakimś międzynarodowym, może coś takiego zobaczymy.
Więc takie są nagrody właśnie z tego kodziku. I co ja wam tu jeszcze chciałem powiedzieć? No i zachęcam oczywiście, tak jak mówię, do używania. Z tego co wiem, kod jest ważny tylko na nowych serwerach. Na pewno jest ważny na S40 polskim, czyli tym, na którym będziemy grać. Nie jestem przekonany, ale bardzo możliwe, że jest też aktywny na 35 czeskim, na 43 niemieckim i tamtym 20 węgierskim. Jeżeli ktoś o dziwo idzie na tamte serwery, to może spróbować go użyć. Ja z ciekawości w sumie też spróbuję, no bo zobaczymy, czy to będzie działać na innych serwerach również. I co więcej, kodziku można będzie używać przez 10 dni, z tego co wiem. Poczekajcie, jeszcze tutaj sobie przewinę, bo ja te informacje mam, żeby nic wam tu nie pominąć. Aha, kodziku tylko na nowe serwery, tak jak mówię, głównie ten S40 polski. Użyć go można do 20 levela, więc po prostu najlepiej od razu na pierwszym go sobie użyć, tam jak założycie postać. No i będzie ważny przez 10 dni, do bodajże 17 października, do tam 23.59, wiadomo o co chodzi. Więc takie są warunki właśnie używania tego kodu. Lecimy dalej. Jak tego kodu użyć w ogóle? Teraz wam schowam to odliczanie. Pokażemy sobie Shakesa może, ja też go tutaj włączę, żeby był. No i okej, okay. Powiedzmy, że może wam to pokażę w sumie na takim, jakbyśmy nową postać robili. Powiedzmy, że sobie założymy nową postać, niech to będzie serwer niemiecki i też niech będzie 40, bo oni akurat 40 świat mają. Wy tu wiadomo, wybierzecie polski. No i również 40, jak już jutro o 16 wystartuje. To tak tłumaczę bardzo prosto, żeby każdy zrozumiał. Wybieracie sobie profesję, niech tam będzie druid, wybierzecie rasę, to wszystko macie za sobą, byle jaką nazwę, ja to konto i tak zaraz usunę. Tu pominiemy sobie wskazówki. No i wchodzicie w tym momencie, gdy założycie już na tym serwerze 40 polskim, czy prawdopodobnie, chociaż to mówię, nie jestem pewien, głównie tu chodzi o 40 polski, ale myślę, że na innych serwerach nowych również to będzie działać, czyli tam na niemieckim, czeskim i węgierskim. Klikacie sobie tutaj w ten plusik, tak jakbyście chcieli kupić grzyby. Aha, ja muszę zapisać postać, czyli tutaj muszę podać, wiadomo, maila i tak dalej, bo inaczej się tego nie zrobię. Dobra, to nieważne, no wy tego maila będziecie mieli potwierdzonego, chyba że na przeglądarce się da bez potwierdzenia maila, tego nie wiem, no ale tego maila najlepiej potwierdzić, bo nie można kupić grzybów, jak się nie ma potwierdzonego maila, w ogóle jak widzicie, nas nie wpuszcza do grzybiarza. No ale dobra, mniejsza z tym, załóżmy, że założyliśmy sobie tą postać, ja wejdę na swoją, klikamy tutaj plusik i mamy na samej górze coś takiego jak gratis. Klikamy sobie na ten gratis, no i ja tutaj może tej klawiatury użyję, będzie ją słychać, ale trudno. Wpisujemy sobie coś takiego i dodajemy 40, czyli po prostu mój nick i 40 i dostajemy, tak jak mówię, 200 klepsydr, potkę, nieśmiertelkę na 7 dni standardowo, no i oczywiście gryfa na 2 tygodnie, więc to się będzie pewnie z tym pierwszym pakiecikiem kombiło, więc ten gryf będzie już na tam ponad miesiąc bodajże, także no myślę, że opcja dość spoko do wykorzystania. No i dajecie daj mi bonus. Teraz piszę, że kupon nie jest jeszcze gotowy, ale tak jak mówię, kupon jest tylko i wyłącznie na nowe światy i tylko do 20 levela możecie go użyć, żebyście się tam nie rozpędzili i nie zapomnieli. Tak naprawdę tyle, chciałem to tak nagrać, troszeczkę nie miałem pomysłu, bo chciałem to nagrać jak najwcześniej, a dopiero co się dowiedziałem, więc sorry, że tak chaotycznie, ale będzie mi bardzo miło, tak jak mówię, nawet jeżeli nie planujecie grać na tym serwerze, to możecie zrobić konto nawet z pierwszym levelem, użyć tego kodu, czy tam się pobawić nawet za te klepsydry, czy za coś, no cokolwiek, nie? Także nawet jak chcecie tą topkę sobie przeglądać, czy coś na tym pierwszym levelu, to możecie go użyć, albo nawet założyć konto i po prostu go użyć dla takiego, powiedzmy, wsparcia mnie, ale tak jak mówię, ja z tego kodu nie mam żadnych wartości materialnych. To jest bardziej pod takie statystyki, żeby pokazać, powiedzmy, twórcom, że to community jest dość potężne i dość mocne. Chyba tyle, także ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie jutro o użyciu tego kodziku, pamiętajcie o tym, że live'ik planuję go odpalić, nie jakiś długi ani nic, ale około godziny 18, żeby tam troszkę z wami pogadać, zobaczymy co tam ciekawego się będzie działo na tym serwerze, po prostu taki live ze startu, wiadomo. No myślę, że odpalę, mam przynajmniej taką nadzieję, jak już zapowiedziałem, myślę, że tam się nic nie wykrzaczy, ale jakby co to będę informował na Discordzie, więc możecie followować na Twitchu, wbijać na Discorda, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę pod tym filmem, subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby mieć na bieżąco filmy, bo filmy na pewno ze 40 się będą pojawiać i chyba tyle. Wydaje mi się, że wszystko co najważniejsze powiedziałem, także ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć.